Niech będzie chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Dobrze być razem, bo dobrze być wśród dzieci Bożych, wśród przyjaciół, z rodziną. To jest wielki nasz przywilej. I to jest coś radosnego, coś, co nas cieszy, że możemy się spotykać, możemy widzieć jedni drugich, możemy siebie pokrzepiać, pocieszać, coś dobrego powiedzieć, uśmiechnąć się. Przychodzimy tutaj, spotykamy się, ponieważ jest Pan Jezus wiemy, żyje. On nas zjednoczył i tak jak śpiewaliśmy, spotkaliśmy się, aby uwielbić Jego imię, aby Jego wywyższyć. I to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, porozmawiać, to jest bardziej może przypomnienie, może zachęta, albo może będzie można wziąć jakąś myśl dla siebie. I myślałem ostatnim czasem, studiowałem o społeczności. I wiemy, że niedawno był chrzest, parę osób potwierdzały, poświadczały to, że oni należą do Jezusa Chrystusa. Oni dołączyli do tej grupy ludzi wierzących, do społeczności. Chcą chwalić Boga, chcą żyć dla Niego, chcą Mu służyć. I to jest zawsze taka dobry czas refleksji, żeby popatrzeć także na siebie, spojrzeć na moje życie, co w moim życiu, jakie zmiany są widoczne, jak ja widzę wzrost w swoim życiu od momentu, kiedy ja się nawróciłem, kiedy przyjąłem chrzest, do dzisiejszego dnia, co w moim życiu się zmienia. I jak widzieliśmy, te osoby, które przyjmowały chrzest, świadectwa, one mogły być dla nas motywacją, zachętą dla tego, żeby od nowa nabrać tej świeżości życia z Bogiem. I to będę się opierał głównie na pierwszym rozdziale z pierwszego listu do Jana. I przeczytam na razie pierwsze cztery wersety. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa żywota. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Apostoł Jan, autor tego listu, jeden z uczniów Jezusa Chrystusa, chodził z Nim, był powołany przez Jezusa Chrystusa. Przez 3 lata chodził, oglądał Jezusa, oglądał Jego dzieła, oglądał to, jak Pan Jezus się zachowywał, jak On żył, co On robił. Potem Pan Jezus został ukrzyżowany. Po 3 dniach Pan Jezus zmartwychwstał. Tak jak powiedział na początku, że On musi zostać ukrzyżowany, musi zostać zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstał. I to, co mówił, stało się prawdą. On zmartwychwstał. I apostołowie, uczniowie mogli z Nim być, mogli jeść razem z Nim, mogli dotykać Jego ręce przebite, mogli widzieć tego Jezusa, Boga, który zmartwychwstał. I Jan, pisząc list do wierzących ludzi, on mówi, to co ta Ewangelia, którą do was pisze i to co wam ogłaszaliśmy, to jest coś prawdy, bo jesteśmy naocznymi świadkami, my nie zmyślamy,
nie wymyślamy, nie koloryzujemy, ale tak jak ono było, my tak przekazujemy. To są ludzie, którzy widzieli Pana Jezusa i poświadczają, że te słowa o życiu wiecznym, te słowa, które mówi Pan Jezus, one są pewne. I tutaj mogliśmy zobaczyć jeden z powodów, abyśmy mieli społeczność. Jan chce, abyśmy mieli razem społeczność z Nim, z Ojcem i z Synem. W tym liście jest jeszcze kilka powodów, dlaczego Jan napisał ten list. Między innymi w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, tam jest: drogie dzieci, piszę wam o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jeszcze jednym powodem jest... jest 2,26. To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść, tak? Aby uczniowie, aby ci, którzy uwierzyli, znając Słowo Boże, oni mogli się jego tak mocno trzymać, żeby ktokolwiek co powie, jak nie naopowiada, żebyśmy byli pewni tego, co wierzymy. Kiedy znamy Słowo Boże, to możemy być pewni, tak? Dlatego bardzo ważne nam, aby poznawać słowa. I jeszcze jeden powód jest zapisany w 5 rozdziale, 13 wersecie. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest chyba największe dobro, jakiego mogliśmy doświadczyć, jakiego mogliśmy otrzymać, ten wielki przywilej i wielki dar ze strony Boga, że On udostępnił nam drogę do siebie poprzez Jezusa Chrystusa, że my jako ludzie grzeszni, którzy jesteśmy winni przed Bogiem za nasze grzechy, mogliśmy upamiętać się, zobaczyć swoją winę, przyjść, prosić Jego przebaczenia, i On jako wierny i dobry Bóg, On mógł, On przebaczył, On zapomniał o naszych winach, On nas przyjął do swojej społeczności. I to, że jesteśmy razem, to jest wielki przywilej, ponieważ nie każdy ma taką możliwość, nie każdy nawet, chociaż wielu z nas, naszych przyjaciół, kolegów, wie, że jest Jezus Chrystus, że trzeba żyć dla Niego, że grzechy mają być przebaczone, to mimo wszystko przechodzą obojętnie. I ja dziękuję Bogu każdy dzień, że ja mogłem zaufać, mogę brać słowo i ono może mnie napominać, ono może mnie pouczać. I to jest wspaniałe. I jeśli chodzi o społeczność, o tą więź, o której Jan pisał w 3 wersecie, że to zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła być pełna. Być częścią Bożej rodziny to jest wielki przywilej. I ja tak zastanawiając się, wróciłem jakby do początków, co to jest jakby rodzina, co to jest wspólnota, żeby zrozumieć, jaka powinna być więź w społeczności, w tej więzi z Ojcem i Synem. I wiemy, że na początku, to jest pierwsza Mojżeszowa, bardzo, bardzo dobrze o tym ilustruje, opisuje proces stworzenia świata, człowieka, kobiety, męża. I tak jak nasza wspólnota, jak w rodzinie, jest ojciec,
jest mama, tak? Są dzieci, oni tworzą wspólnotę, oni tworzą rodzinę, są koledzy, przyjaciele i jak się spotykamy, czy jemy obiad, to też to jest nasza więź, to jest nasza, to jest wspólnota. I właśnie pojedyncze cegiełki, Kościół składa się z takich pojedynczych cegiełek, z dzieci, z rodziców, z taty, z mamy, z babci, z dziadka, z wnuczka, tak? Gdzie są wszyscy? I bardzo ważne jest zobaczyć, jak to zostało stworzone. I wiemy, że w rodzinie, jak to jest, jest żona, tak? I kto stworzył żonę? Pan Bóg przyprowadził kobietę do mężczyzny, do Ewy, do Adama. I Adam, mając żonę, on rozumie, że no on ją nie stworzył, tak? Pan Bóg ją przyprowadził. On jest wdzięczny Bogu. Rozumie, że nad tym człowiekiem kryje się Boży autorytet, ponieważ Pan Bóg ją przyprowadził do mężczyzny. I on, Adam, przyjmując ten dar, szanuje tego człowieka, szanuje tę kobietę, dba o nią. Pan Bóg przyprowadził, żeby ona była pomocą dla mężczyzny. Ona jemu pomaga wykonać. Żona ze swojej strony szanuje męża, kocha, troszczy się o niego tak, jak może najlepiej. Każdym czynem dzieci są rodzice. Mama troszczy się o dzieci, troszczy się o męża, mąż troszczy się o żonę, troszczy się o dzieci, dzieci troszczą się o rodziców. Taki jest Boży zamysł i to Boże piękno, którego się trzymamy, tak? Są też nasi przyjaciele, koledzy, też wierzący. I jeden od drugiego dba, dokłada starań, aby była harmonia, aby jeśli gdzieś jest jakaś potrzeba, żeby pomóc, żeby jeśli trzeba pocieszyć, pocieszyć, jeśli uśmiechnąć się, spędzić czas, kto czym może, żeby wesprzeć. I Pan Bóg, stwarzając poprzez Jezusa Chrystusa, stworzył wspólnotę, Kościół, aby on oddawał Jemu chwałę, aby Jemu służył, aby wypełniał Jego słowa, Jego przekazania. I jeśli jest harmonia w rodzinie, w jednostce, w tych małych kamykach, które tworzą już większą wspólnotę, wtedy we wspólnocie możemy się szanować, możemy troszczyć się, możemy widzieć potrzeby, rozmawiamy, wiemy w czym pomóc, kogo pocieszyć, jakaś troska jest, to się martwimy, wszyscy razem się martwimy, jak rozwiązać jakieś problemy. I to jest cenne, kiedy każdy rozumie swoje miejsce w danym miejscu, które nas postawił Pan Bóg. I wersety od 5 do 7 przeczytam dalej, z 1 rozdziału. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle tak jak On jest światłem, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. My deklarujemy przed Bogiem, przed ludźmi, że wybraliśmy Jego, że służymy Jemu, że idziemy za Nim. I zgodnie z
tym, co jest. My możemy widzieć to, co ktoś mówi, tak? I patrzeć na postępowanie. I wierzymy temu. Jeśli deklarujemy, tak, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to Pismo mówi, że powinniśmy żyć w świetle. Żyć w świetle, kiedy żyjemy w świetle, w Bożym Słowie, z Jezusem Chrystusem, mamy ze sobą wspólną więź. I to nie tylko o to chodzi, że możemy porozmawiać, ale w tym wszystkim jest wielka cenność poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez tą wiarę w Niego, poprzez tą nadzieję, jaką od Niego otrzymaliśmy. I możemy siebie zachęcać w Słowie Bożym, w tej nadziei, że jesteśmy uratowani od grzechu, że nam zostały grzechy przebaczone, że nasze miejsce jest w niebie, że nas czeka wielka nagroda, ale w tym wszystkim Pan Bóg nas mobilizuje do tego, żeby nasze serca, one były czyste, były światłem. Mogliśmy postępować jak dzieci światła. Kiedy postępujemy jako niewłaściwie, to czyny wtedy pokazują, że jesteśmy, że owoce jakby dzieci, które są dziećmi ciemności. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wszystko, co robimy, mogliśmy robić w autorytecie Bożym i Bożego Słowa. Kiedy jesteśmy razem, to nie znaczy, że jesteśmy idealni, że nie ma nas błędów, bo to nieprawda, bo to jest kłamstwo, ale zdarza się, że upadniemy, że zgrzeszymy przeciwko komuś, przeciwko bratu, siostrze, koledze i tak dalej. Pismo Święte mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, przyznajemy się do nich, wyznajemy, wierny jest Bóg i On odpuszcza nam nasze nieprawości. I bardzo ważne jest to, żeby można było z naszych win, jeśli są w relacjach, w rodzinie, z kolegami, z koleżankami, gdzieś tam niewłaściwe relacje, to żeby przyjść z tym do Boga, żeby przyznać się, pokutować i Pan Jezus obiecuje nam, że On nam wybaczy to. Wybaczy nam nasze winy, nasze postępowanie. Tak samo my powinniśmy odnosić się jeden do drugiego. Pan Bóg nam wybacza, ale Pan Bóg oczekuje od nas też, abyśmy my mogli wybaczyć sobie nawzajem też nasze winy i uchybienia. Bardzo można gdzieś zobaczyć, jeśli są jakieś nieporozumienia, kłótnie, konflikty, czy w rodzinach, z dziećmi, mąż żoną, żona z dziećmi, czy żona z mężem, są konflikty i no, Słowo Boże mówi, że tak nie powinno być. I my chcemy się uczyć od Słowa Bożego i my wtedy powinniśmy przychodzić do siebie i prosić o wybaczenie, o pojednanie, żeby w naszych relacjach był porządek, była harmonia, była miłość. Ponieważ te małe cegiełki, które są w naszych domach, tak, rodzinie, z dziećmi, one potem przychodzą do wspólnoty, która jest Kościół. I jeśli nie ma harmonii w domu, to Pan Bóg też, no taka nie taka kolejność, żeby Pan Bóg od razu chciał wszystko wysłuchiwać naszych potrzeb i tak dalej. Pan Bóg chce, żebyśmy najpierw się pojednali. To Jemu na tym zależy, żeby była harmonia. Kiedy jest harmonia, wtedy jest jedność. My wtedy możemy iść. Pan Bóg się cieszy wtedy z piękna rodziny, z relacji i On błogosławi rodziny, błogosławi Kościół. Dlatego bardzo ważnym jest, żebyśmy byli uważni do tego, jak rozmawiamy w domu, żona z mężem, mąż z żoną, żona z dziećmi,
rodzice z dziećmi, w Bożym autorytecie i żeby mogła być ta harmonia. Pan wyposażył w to, że my możemy szanować jedni drugich, możemy wybaczać, możemy kochać, możemy podporządkować się Bożemu porządkowi. Tak? Pan Bóg mówi, że mąż ma być głową żony. Żona, rozumiejąc to, będzie starała się być uległa, nie będzie krzyczeć na męża. A ja ciebie prosiłam, mówiłam to, coś tam, wiecie, różnie to może być. Nie będzie krzyczała na męża, ponieważ to nie ten porządek jest, powinna być harmonia. Mąż z pretensjami do żony, a ja tobie mówiłem, a czemu nie posprzątany, czy no różne sytuacje są, to jest takie przykładowe. Też nie powinno takie być. Pan Bóg też nie biega, Pan Jezus nie biega z nami z wiatrówką, bo to nie mocno boli, trochę pokaleczy, ale to przejdzie i nie biega za każdym. Pan Jezus nas tak pokochał, że przyszedł na ziemię. Na Niego pluli, bili, ale On z tego wszystkiego stworzył Kościół, stworzył wspólnotę i On nas zachęca, abyśmy mężowie, tak jak Chrystus ukochał Kościół, tak mężowie kochali żony z pełnym zrozumieniem, z pełnym szacunkiem, z pełnym takim oddaniem, z czcią. Dzieci szanowali rodziców, rodzinę, rodzice, dzieci. I bardzo ważne to w tym, co wcześniej zacząłem, kiedy rozumiemy, że kiedy mąż rozumie, że żonę dał Pan Bóg i nad tym człowiekiem jest Boży autorytet, ponieważ Pan Bóg stworzył i przeprowadził, aby była ona pomocą dla męża. Jeśli zaczynamy rywalizować, nie ma porządku i nie będzie szacunku. Tak samo dzieci. One nie są moje dzieci, a tu Pan Bóg pisze, że dzieci są darem Pana. Tak pisze. I wiedzieć, to są jakby nasze dzieci, ale wiedzieć, że one są pod Bożym autorytetem. I nie mamy takiego prawa robić, co chcę, co uważam, bo to są moje dzieci. Ale wierzę, że one są w autorytecie Bożym i wszelki krok, wszelki to, co uczymy, to, co wkładamy w dzieci, to, co nasze relacje z rodzicami, męża do żony, żony do męża, one cały czas powinny mieć swój autorytet. Rozumieć, że to jest Boży porządek, to jest Boży, to ja mam autorytet, żeby podporządkować się Bogu, podporządkować się mężowi. To mąż rozumie, że żona jest Bożym autorytetem, żeby mi pomóc w moim powołaniu, w mojej służbie. I ja nie mogę mówić, co chcę żonie, tak jak się podoba, tak jak mi się, tak jak mnie emocje prowadzą, żeby chodzi mi bez szacunku, bez czci, bez poważania, tak? Ponieważ Pan Jezus z nami tak nie postępował. Pan Jezus pokazywał swoją miłość w taki sposób, że aż na krzyż dał się ukrzyżować. Sam płakał, tak? Bo trudna decyzja była. Była bardzo trudna, to dla Niego była decyzja. Ale On to poniósł i mówi, i tak jak ja pokochałem, i wy kochajcie, i wy troszczcie się jedni o drugich. I wtedy, jeśli będziemy tak i w rodzinach, wtedy będziemy mogli ten obraz w Kościele, w społeczności i wspólnocie dalej przejawić. I w kolejnych wersetach od 8. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas jego słowa. Zawsze Słowo Boże, ono jest tym pionem, jest tym wzornikiem, jest naszym tak jakby nauczycielem. My patrzymy, uczymy się, modlimy się i chcemy postępować. I ono pokazuje nam, jak żyć, jak mieć te relacje w rodzinie, jak mieć relacje z ojcem i z synem.
Bardzo ważną rzeczą jest umieć widzieć swój stan, swoje postępowanie, to jak reagujemy w różnych sytuacjach, szczególnie kiedy one są trudne, kiedy jest jakieś ciśnienie duże, że łatwo wyprowadzić może z równowagi, łatwo coś powiedzieć, krzyknąć, obmówić, niezadowolenie, tak? I to wychodzi naturalnie jakby z nas, ale mamy ten przywilej, że mamy Słowo Boże i mamy Boga, który, że gdy nie zaprzeczamy, że on tak postąpił, to on jest winny, on pierwszy powinien podejść, przeprosić, a co on będzie mnie uczył, pożyje parę lat, to zobaczy, nie? No jakby możemy mieć różne wymówki, ale bardzo piękną rzeczą jest, nawet jeśli upadniemy, jeśli zgrzeszymy, jeśli powiemy coś z przykrością na naszych bliskich, to możemy przychodzić i przyjść, wyznać, nie mówić, że ja jestem ok, mnie to nie dotyczy, bo popatrz na niego, nie? Żeby samego siebie znowu z tej strony nie oszukiwać, po prostu wziąć słowo, Panie Boże, ja wyznaję, ja nie chcę tak więcej, ja rezygnuję z tego, nie chcę tak więcej reagować, nie chcę więcej z kłótnią, z jakimś z narzekaniem, z obmawianiem, coś, co przynosi ujmę w rodzinie lub w społeczności. Z tego powinniśmy się wyrzec, a zabiegać o to, co buduje rodzinę i buduje Kościół, wspólnotę. I studiując Słowo Boże, ja odkryłem dla siebie i podzielę się z wami jedną lekcję, której postanowiłem się trzymać, którą zobaczyłem w Słowie Bożym odnośnie relacji w rodzinie i relacji w Kościele. To jest to, że każde słowo, które kieruję do mojej małżonki, ja to kieruję na najwyższej jakości, no pułap najwyższej jakości, tak? Czyli co mam na myśli? W każde słowo wkładam moje serce, moje myśli i moje uczucie. I nie dopuszczam, żeby... I to robię tak długo, aż umrę, nie? Ja zrozumiałem dla siebie, że w społeczności powinno być coś, co kieruje, co motywuje i ono samo z siebie tak nie przychodzi. Bardzo łatwo jest w rodzinie stracić taką czułość, taką romantykę, stracić, tak jak były osoby, które przyjmowały chrzest. One się tym szczycą, one nie dopuszczą, żeby... No jakiś brud się dotknął tej sukni, czy mojego życia, ponieważ ja kocham Jezusa, nie? Z czasem niestety zdarza się, że gdzieś one neutralne te uczucia są, rozmawia, no przynieś tą, tak ja kocham żonę, ale ty, no przynieś tam, dobra tam. O, nie ma, gdzie tego brakuje takiej tej woni, nie? W tych relacjach i postanowiłem, i może ktoś z was też to weźmie dla siebie, może to będzie pomocne, że każde słowo, które kieruję do mojej małżonki, ja mówię to z radością, ze spokojem, z miłością, z czułością, z uśmiechem i zawsze patrząc jej w oczy. Zawsze patrząc. Kiedy takie będzie moje postępowanie w stosunku do mojej żony, to wtedy ona inaczej też nie będzie mogła, ona też
będzie mi patrzeć w oczy, ona też będzie się uśmiechać, ona będzie mówić mi z czułością, ona będzie przejawiać ten piękny charakter, ten uniżony, ponieważ rozumie, że ona mi jest potrzebna, ona jest mi pomocą, a ja rozumiem, że ona jest mi potrzebna. I ja nie dopuszczę, żeby znowu jakieś narzekanie, a znowu to coś tam tego, nie? To słowo, ono jest niegodne, nie pasuje do tych ramek, które powinna przejawiać najwyższą jakość, największą miłość. Tak jak Pan Jezus ukochał Kościół, tak my powinniśmy kochać nasze żony. Kiedy zaczniemy, kiedy ja zaczynam tak myśleć i tak mówić do mojej żony z takim uczuciem, z takim ciepłem, to staje się moim nawykiem i co? I potem jeśli są dzieci, a automatycznie to co przekazuję znowu na moich dzieci. I ja już nie potrzebuję krzyczeć na nich, ponieważ ja chcę, żeby tak samo to uczucie, ten stosunek był przekazany na dzieci, żeby dzieci rosły widząc dobry przykład. I wtedy już nie żona także nie chce na mnie krzyczeć. No, jak krzyczeć, nie? Ona są do dzieci. Kiedy w rodzinie jest zachowany ten porządek, ja mogę do brata przyjść i już kiedy ten nawyk wyrobimy, ja mogę jemu patrzeć w oczy, mogę jego szanować, mogę nie narzekać, nie gniewać się, to może lżej nie gniewać się, mamy więcej tej siły, kiedy pracujemy nad sobą, nad swoim charakterem, nad naszym życiem, nad w tych relacjach, które mamy w pracy, w szkole, w rodzinie, dużo łatwiej wtedy przejawić dla ludzi tą uwagę. Także tak jak my kochamy nasze rodziny, Pan Jezus, jak Pan Jezus ukochał nas, my powinniśmy kochać naszych bliskich. I tą cenność wspólnoty, jaką mamy, Kościół, też mamy bliskich. I Jan mówi, że abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, kiedy wierzymy. Jeśli dla nas jest to cenną rzeczą, że mamy zbawienie, mamy życie wieczne, my tą cenność powinniśmy myśleć o tym, o tych, którzy z nami pracują, z którymi się spotykamy, z którymi żyjemy, aby tą Ewangelię, słowo prawdy, to, co mamy najcenniejsze, przekazać, aby i drudzy mieli też zbawienie, nie milczeć, ale w tym wszystkim nie zapominać o to, żeby pracować nad sobą, nad swoimi myślami, żeby te myśli, nad którymi pracuję, żeby one już na nasze postępowanie, na nasze czyny, na nasze dobre uczynki, na nasze szlachetne czyny wpływały i żeby poprzez to ludzie, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Boga, który jest w niebie. Ja chciałbym was zostawić z tymi paroma myślami i chcę powiedzieć, że Bóg dał nam ten wielki przywilej być wspólnotą. Jest pastor, są bracia, którzy troszczą się o nas, którzy modlą się o nas. My też powinniśmy modlić jeden za drugi, za braci, za pastora, za naszą rodzinę, za tą więź, jaką mamy. Rozumieć, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus i On ustanawia porządek. On stworzył mężczyznę, On stworzył kobietę i wszelka cześć należy się Jemu. I my też powinniśmy cześć oddawać sobie nawzajem. Nie wywyższać się, że ja już coś tam wiem, że przede wszystkim odpowiedzialność, do odpowiedzialności siebie pociągać, do zachowań w rodzinie, do relacji z ludźmi, siebie i pracować na sobie. Co nie tak jest, że jakieś relacje. Jak, Panie Boże, jak mi pracować na tym, żeby nie odpowiedzieć złem, żeby z miłością pracować, tak? Ze wszystkimi. I ja myślę, że kiedy będziemy tak postępować, Pan Bóg widzi starania, Pan Bóg widzi pragnienie naszych serc i On będzie pomagał. On da siły przejść te wszystkie momenty, żeby przede wszystkim też nauczyć się, ja w pierwszej kolejności to biorę do siebie, szanować to, co mam najbliższe, tak? I to, co jest wokół mnie. I drugie, no, że każdy z nas, wszyscy stoimy w odpowiedzialności przed Bogiem, żeby pracować nad sobą, nad swoim, nad życiem, które Pan Bóg dał nam, nad cechami charakteru, żeby one były szlachetne, to trzeba włożyć wysiłek. Sportowcy wiedzą, że aby
aby osiągnąć efekt, wygrać jakiś bój, maraton, bieg, potrzebny jest potężny wysiłek. Tym bardziej w dziele Bożym dla Jezusa Chrystusa w tej wspólnocie i w społeczności potrzebny jest potężny wysiłek, potężny trud pracy nad sobą, nad swoimi myślami, w relacji w naszych rodzinach, w relacji z ludźmi, także w Ewangelii, żeby ludzie mogli usłyszeć, mogli wierzyć Jezusowi Chrystusowi, a przez to, żeby Pan Bóg był uwielbiony. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.